Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem jest to film książki do nadrobienia przed ich ekranizacjami. I są tutaj i książki, które uważam, że Wy powinniście nadrobić, czyli takie, które ja już czytałam i czekam tylko na ekranizację, ale jest też dużo takich książek, których jeszcze nie czytałam i sama chciałabym je przed tymi ekranizacjami nadrobić. Zacznę od oczywistej oczywistości i jest to Heartstopper Alice Osman, który już pewnie jak Wy oglądacie ten film, to za kilka dni na Netflixie wychodzi właśnie serialowa ekranizacja tych komiksów. Te komiksy to jest oczywiście historia Nika i Charlie'ego, którzy w dużym skrócie po prostu się w sobie zakochują i obserwujemy to, jak ich relacja po prostu ewoluuje i jak ona przebiega. No a jeśli chodzi o ten serial, to ja niesamowicie na niego czekam i powiem szczerze, że po trailerze, który wyszedł jakiś czas temu, trochę się obawiam, że może nie być tak dobrze, jak mam nadzieję, że będzie, ale na pewno obsada jest świetna i wszyscy tak bardzo pasują do swoich roli, że to po prostu jest aż niewyobrażalne, jak oni dobrze to zrobili. No i ja wiem, że po prostu tego 22 kwietnia, jak ten serial wyjdzie, to usiądę, obejrzę za jednym zamachem i mam nadzieję, że będę zachwycona, a Wam polecam właśnie jeszcze przed obejrzeniem serialu przeczytać sobie komiks, bo myślę, że warto, że to jest bardzo dobra rozrywka, bardzo przyjemny komiks i czyta się to świetnie i na pewno nie będziecie żałować. Kolejna książka, którą bardzo lubię i która doczeka się w najbliższej przyszłości ekranizacji, to Rozmowy z przyjaciółmi Sally Rooney i tutaj jestem również niesamowicie ciekawa i niesamowicie się nie mogę doczekać tego, jak to wyjdzie. Jak być może wiecie, Rozmowy z przyjaciółmi to jest jedna z takich ważniejszych dla mnie książek, jakie kiedykolwiek czytałam i bardzo tak emocjonalnie do niej podchodzę i mam po prostu dużo, dużo emocji z nią związanych i bardzo mocno ją pamiętam. Także znowu, z jednej strony jestem bardzo podekscytowana, z drugiej strony trochę się obawiam, że nie wyjdzie to tak dobrze, jakby mogło wyjść, ale no, czytajcie po prostu Rozmowy z przyjaciółmi i jeżeli jesteście ciekawi ekranizacji, to myślę, że warto przeczytać wcześniej książkę. Chociaż z normalnymi ludźmi na przykład było tak, że ta ekranizacja była bardzo zbliżona do książki. No, praktycznie większość z tego serialu to była książka scena w scenę, więc nie wiem, jak do tego podejść i czy z Rozmowami z przyjaciółmi będzie tak samo. Ale na pewno uważam, że książkę przeczytać warto. Nawet gdybyśmy potem w serialu mieli śledzić dokładnie tą samą historię, scena po scenie, to no ja uważam, że ta książka jest po prostu tak dobra, że warto ją przeczytać pomimo tego. Kolejna książka oraz ekranizacja to The Stars at Noon, kogo? Denisa Johnsona. I to jest ekranizacja, która, nie ukrywam, zainteresowała mnie tym, że będzie w niej grał Robert Pattinson. Robert Pattinson oraz Margaret Qualley, która grała w tym serialu Netflixa Sprzątaczka. Miała tam właśnie główną rolę, ja stąd ją kojarzę, jak tylko zobaczyłam ją wśród obsady, to od razu ją skojarzyłam. I no, między innymi oni właśnie w tym filmie zagrają, bo i Heartstopper, i Rozmowy z przyjaciółmi to będą seriale, tutaj właśnie przechodzimy do filmów. I ten film to ma być jakiś thriller romantyczny, którego akcja rozgrywa się w latach 80. i będzie to romans pomiędzy biznesmenem i dziennikarką i oni będą przed czymś uciekać gdzieś tam. Powiem szczerze, że ta fabuła nie do końca mnie intryguje, biorąc pod uwagę to, co udało mi się wyczytać na temat właśnie tej książki, ale no ta obsada mnie zdecydowanie intryguje.
I tutaj na pewno, jeżeli nie uda mi się przeczytać książki, to film będę oglądała na pewno, ale liczę na to, że jednak gdzieś tam przed jeszcze premierą uda mi się książkę przeczytać. I kolejna książka, która dostaje swoją ekranizację, to jest Słowik, tym razem w głównych rolach Dakota i Elle Fanning, które ja bardzo lubię i już tylko z tego powodu byłabym w stanie ten film obejrzeć. Ale Słowik to jest obyczaj, który dzieje się podczas II wojny światowej i ja już od dłuższego czasu tę książkę chciałam przeczytać i jakoś nie miałam po prostu do tego motywacji. No i myślę właśnie, że ten film będzie dobrą motywacją, dobrą wymówką do tego, aby wreszcie po tę książkę sięgnąć i przeczytać coś Christine Hanna, bo to jest znowu autorka, która mnie gdzieś tam interesuje i chciałabym poznać jej twórczość, chociaż odrobinę. No i właśnie z okazji tego filmu gdzieś tam planuję to zrobić. I tutaj mamy już zapowiedzianą premierę na grudzień 2022 roku, więc mam jeszcze kilka miesięcy, żeby tego słowika nadrobić. Kolejna książka to Exciting Times i to jest książka, która interesuje mnie już od jakiegoś czasu. I właśnie ostatnio gdzieś tam zauważyłam, że dostała ona również swój film. Tutaj w głównej roli Phoebe Dynevor, nie mam szczerze pojęcia, jak to imię, znaczy jak to nazwisko wymówić. W każdym razie jest to ta sama aktorka, która grała Daphne w Bridgertonach. Ja jestem aktualnie w połowie pierwszego sezonu Bridgertonów i totalnie nie wiem, co o tym serialu myślę, ale żebyście mogli sobie wyobrazić, kto właśnie tutaj zagra główną rolę, to jest ona. I to jest książka, która bardzo była porównywana do twórczości Sally Rooney. A że ja uwielbiam twórczość Sally Rooney, to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że to jest coś, co chciałabym przeczytać, że mnie to interesuje. No i znowu, ten film będzie takim motywatorem do tego, żeby przeczytać to jeszcze właśnie przed filmem i żeby móc oglądać właśnie film już ze znajomością książki, bo ja jednak jestem fanem czytania książki przed ekranizacją, jeżeli w ogóle książkę chcę czytać, bo bywało tak, że oglądałam filmy, ekranizacje bez czytania książki, ale wtedy już zwykle do tej książki nie wracałam. No ale lubię mieć przeczytaną książkę przed ekranizacją. Po prostu stąd też kręcę dla Was taki film. Dalej mamy Akademię Dobra i Zła. To jest film, który akurat będzie na Netflixie i to chyba nawet już za niedługo. I tutaj jedną z głównych ról gra Sofia Wiley, którą ja lubię z innych Disneyowych produkcji, bo ona gra w Disneyu. No i tutaj właśnie będzie grała jedną z głównych ról. Z tego gdzieś tam powodu zainteresowałam się tą ekranizacją. No i odkąd też zrobiło się głośniej o ekranizacji, to ta książka też gdzieś tam z powrotem wypłynęła i widziałam ją też właśnie ostatnio w Empiku na półce. O czym w ogóle jest ta książka? O tym, że dwie dziewczyny, gdzie jedna miała właśnie trafić do Akademii Dobra, druga do Akademii Zła, z jakiegoś powodu zamieniają się miejscami. Ja nie wiem z jakiego, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca konieczne, aby to wiedzieć. Dowiem się przy czytaniu książki. Ale znowu, książka nie intrygowała mnie, dopóki nie usłyszałam o tej ekranizacji. Ekranizację będę chciała oglądać na pewno. Jeśli chodzi o książkę, to zobaczymy, jak to się potoczy, ale najprawdopodobniej też. Kolejna ekranizacja to jest Mój Policjant, czyli kolejny przypadek tego, że czekam na ekranizację z powodu aktora, ponieważ tutaj jedną z głównych ról będzie grał Harry Styles. I ja nie byłabym sobą, gdybym nie poszła do kina na film, w którym gra Harry Styles. I tutaj już nic mi nikt nie musiał mówić na temat tego filmu. Ja bym od razu była, wiecie, na premierze, ale oprócz tego, że jest tam Harry Styles, to mamy tam jeszcze trójkąt miłosny, ale taki trójkąt miłosny, który o dziwo mnie intryguje, bo z trójkątami miłosnymi to bywa różnie.
Intryguje mnie, ponieważ dzieje się on pomiędzy małżeństwem i mężczyzną, z tym, że ten mężczyzna ma romans z mężem. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale coś takiego tam się wydarza. No i co? I intryguje mnie to mocno. Też widziałam już zdjęcia z planu i wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze, naprawdę, naprawdę intrygująco. Więc oglądać będę na 1000%, czytać mam nadzieję też, ale chciałabym to przeczytać w oryginale, a nie wiem, czy uda mi się tę książkę jakoś znaleźć w jakiejś rozsądnej cenie i ją zamówić, ale planuję i chcę. Kolejna książka, która dostaje swoją ekranizację, to Daisy Jones and the Six i także kilka dni temu, chyba nawet wczoraj przeczytałam, że Siedmiu Mężów Evelyn Hugo również dostaje swoją ekranizację. To jest chyba ekranizacja Netflixowa, a Daisy Jones and the Six to będzie film kinowy. I to są obie książki tej samej autorki. I teraz mam totalną pustkę, jak ona się, ta autorka nazywa, ale widzieliście to na ekranie. Daisy Jones and the Six to jest historia wymyślonego zespołu, wywiad z wymyślonym zespołem, znaczy właściwie z Daisy Jones, czyli z członkinią tego zespołu, a Siedmiu Mężów Evelyn Hugo to jest książka o kobiecie, która gdzieś tam obraca się w świecie Hollywood i o jej siedmiu mężach. I co? I to są książki, które ja już od dawna chciałabym przeczytać, ale totalnie jakoś nie mam do tego motywacji, totalnie one po prostu nie trafiają w moje ręce i nie, jeszcze nie, ich z tego powodu nie przeczytałam. To jest Taylor Jenkins Reid, mój umysł właśnie sobie przypomniał, jak nazywa się ta autorka i ja właśnie chciałabym poznać jej twórczość, no i te filmy mnie gdzieś tam motywują, żeby po prostu znowu przeczytać, zanim obejrzę. I to już jest wszystko, co miałam Wam do powiedzenia. Dajcie znać, czy zaplanowane są jeszcze jakieś inne ekranizacje, o których ja nie słyszałam. No i oczywiście możecie też dać znać, na które z tych jesteście najbardziej podekscytowani. A ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!